Dzisiaj omówimy trudniejszy temat – klejące produkty. Jeśli mam produkty, które aglomerują się, czyli sklejają się razem, co robię w technologii glazurowania? Czy można rozróżnić kilka pojęć? Jeśli mam oryginalny materiał kleisty w środku i materiał o wyglądzie gliniastym, lepkim, w obszarze pozornie ubogim, kamienie mogą się czasami aglomerować, powodując siły przylegania, ale jeszcze nie zwracamy na to uwagi. Idziemy do przemysłu spożywczego lub nawozowego. To jest zazwyczaj bardziej skomplikowane, nie tak łatwe do rozpoznania. Aglomeracja to proces łączenia różnych ziaren w jedną całość, łącząc je ze sobą w jedno. Głównym czynnikiem aglomeracji jest woda. Jeśli mam dostęp do wody powierzchniowej na przykład, to oznacza, że ziarna mają ze sobą hygrostatyczne połączenie. Łączą się ze sobą poprzez powierzchnię wody, co oznacza, że muszę wywierać odpowiednie siły na moim sitku, aby oddzielić siły przylegania obu ziaren w procesie. Zazwyczaj robię to poprzez wysokie częstotliwości i duże przyspieszenia na maszynie do przesiewania, aby rozdzielić to od siebie siłami mechanicznymi. Jeśli to nie wystarcza, będziemy rozmawiać o sitowaniu na bazie wody, zwykle w przemyśle spożywczym i nawozowym, dzięki odpowiednim częstotliwościom i przyspieszeniom na maszynie do sitowania, dobrze radzę sobie z rozpuszczaniem sił przylegania, oddzielaniem kamieni i porównywaniem ich z maszyną do sitowania, aby je sklasyfikować.